Zadam wniosek, panie przewodniczący, o poparcie starania o przejęcie Ustryckiego Liceum przez UTO. Tak, z tego to wynika, że to jest jedyna na razie możliwość taka, która daje jakiś kartaż dla pana starosty odnośnie strefy budżetowej. A oko się będzie już skoro rozwijało. O pieniądze, drodzy państwo. A tak zostają w tym układzie, co proponuje obydwie szkoły. Obydwie szkoły. Finanse starostwa nie stracą, ponieważ nie będzie oprócz subwencji, które z góry spływają, dotować jeszcze tych szkół w ramach, jak to mówią, karty nauczyciela, a ta czy innych dodatków. Dlatego, panie przewodniczący, stawiam ten wniosek pod głosowanie dla Rady. Znaczy, konkretnie przyjadę się wypowiedziałem w tej sprawie, bo czas jest naprawdę, no, dobrze. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? O, 5 osób. 1 za, 7 przeciw, 5 wstrzymujących się, wniosek nie przeszedł. Apeluję do Rady Powiatu i Starosty Krasuskiego o wstrzymanie oraz decyzji związanych z połączeniem Zespołu Szkół Technicznych Obrocza Obrących imieniem Mikołaja Kopernika i Zespołu Szkół Technicznych, a uzyskany czas proponuję wykorzystać do wypracowania najlepszego rozwiązania reformy szkół oraz zmiany w ustawie. Kto z państwa radnych jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. 12 głosów za, jedna osoba się wstrzymała. Taki wniosek i taki apel przedstawię na sesji poniedziałkowej Rady Powiatu. Dziękuję, ogłaszam.